Witam serdecznie na kanale Radość w Ogrodzie. Kochani, pokazuję Wam, jaka dzisiaj u mnie jest pogoda. Zaciągają się chmury deszczowe, burzowe można powiedzieć. Ochłodziło się bardzo, niespełna 20 stopni, ale zimno. W porównaniu do tych upałów, które były niedawno ponad 30-stopniowe, to jest dzisiaj zimno. Kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na vlog ogrodniczy. Dzisiaj mamy lipiec w ogrodzie. Pokażę Wam, co sobie w lipcu posadzę jeszcze do szklarni, do ogrodu. No i pokażę Wam, jak tutaj wyglądają moje sadzonki, moje uprawy, moje warzywa. Pierwsze, co to Wam pokażę za chwilę, cukinie, które muszę dzisiaj już wyrwać. Zaglądamy do środka i ukazuje się ogromna cukinia. Właściwie ich jest tutaj chyba trzy. Takie ogromne cukinie wyglądają bardziej nawet jak dynie albo patisony. Olbrzymie. Okrągła to jest cukinia. No i dzisiaj ją zerwię, bo już jest naprawdę duża. Częściowo ślimaki tutaj żerują, chowią się, no bo wiadomo, troszkę popadało wcześniej. No i ślimaki się pojawiają. Muszę sobie pozbierać cukinię. Tam jest kolejna cukinia, które właśnie dzisiaj będę zrywać. A tutaj pięknie wyglądające kukurydze już mają tutaj swoje kwiatostany. Zobaczcie, takie pióropusze. Ten się już powolutku otwiera. No i mamy tutaj już pierwszą gałkę kukurydzy. Oczywiście jest jeszcze malutka, ale już jest tutaj utworzona. Jestem ciekawa, ile na takim jednym, można powiedzieć, na jednej łodydze znajdzie się właśnie tych kukurydz. Czy tylko będzie jedna, czy ukaże się ich więcej? Na razie tylko tu jest jedna. Tam jeszcze się nie zawiązały. Tamte są troszkę mniejsze, no ale te już są takie duże. Tutaj dynia. Dynia niestety na razie słabo. Są wszystkie tutaj kwiaty męskie. Pojawiło się tylko jedno taki owoc, ale niestety on chyba zasechł i z tego nic nie będzie. Czekam, aż ta dynia jeszcze wypuści kwiaty żeńskie, żeby po prostu były owoce dyni. Tutaj bakłażan. Bakłażan, jeden, który mam w swoim ogrodzie. Tutaj był pierwszy kwiat, ale nie wiem, czy coś z tego będzie. Tutaj widzę, że się drugi tworzy. Ale czy się zawiążą owoce, no to zobaczymy. Tutaj fasolki. Fasolki sobie również dzisiaj już pozrywam. Żółte fasolki szparagowe. No i fioletowe, które też już sobie tutaj pozrywam. Oczywiście dalej kwitną, no i owocują. Tam z tyłu patisony, które też dzisiaj już sobie pozbieram, bo są bardzo duże. Jeszcze Wam pokażę, jak wyglądają moje papryki w lipcu. I pierwsza papryka to jest taka ciemna papryka, ale ona potem, jak już będzie dojrzewać, wybarwi się na kolor czerwony. Ale teraz jest piękna, taka bardzo, bardzo czekoladowa. Taka ciemna, czarna, można powiedzieć, papryka. Jest to odmiana, zaraz Wam powiem jaka, papryka Zula. Słodka papryka. Ma tutaj zawiązane trzy takie już wybarwione na czarno papryki. Tu jeszcze ma dwie mniejsze. No ale zobaczcie, jeszcze cały czas ma kwiatuszki i kwitnie. No i jeszcze malutkie papryczki. Kolejna papryka to żółta. Tu jest taka żółta papryka. To ma być podłużna żółta. Też jest tutaj ich dużo zawiązanych i tam z tyłu. I niektóre są już naprawdę bardzo duże. No ale jeszcze nie zbieramy. Kolejna papryka.
zielona, ale to jest, wybarwi się później na kolorek żółty. Taka zwyczajna, niepodłużna, tylko normalna, tradycyjna. Tutaj papryczki. Tutaj nie mam etykiety, więc nie wiem, czy to będzie ostra papryka, czy podłużna po prostu. Bardzo dużo papryczek jest zawiązanych, naprawdę masa. I jeszcze cały czas kwitnie. Nie wiem, czy to jeszcze ma sens, te kwiatuszki. Wolałabym, żeby ona już te papryczki po prostu skupiła się na tych owocach, bo ich jest naprawdę bardzo dużo na tym krzaku. Z drugiej strony są jeszcze większe. Zobaczcie tutaj. Taka papryczka. No ale oczywiście nie wszystkie papryki są takie super, jak pokazuję. Jest również jedna, która jest po prostu jakaś chora i jest tutaj z boku odłożona. Jest to papryka, która ma być pomarańczowa. Mam tylko jedną taką sadzoneczkę i po prostu jakaś zaraza ją wzięła. Zobaczcie, jak wygląda. Teraz jest podlana, bo akurat też troszkę padało, ale wiadomo, mszycy jest bardzo dużo. Nie chcę jej tutaj niczym pryskać, no ale to widać, że jest mszyca. Pełno mrówek po niej chodzi. Jakoś tak bardzo marnie wygląda. Nie wiem, czy się jeszcze coś z tego polepszy. Chociaż tutaj papryczka jest zawiązana, ale te mrówki tutaj żerują w całej tej ziemi. I nie wiem, jak ta papryczka będzie po prostu wyglądać. Nie wygląda za zdrowo. Tutaj kolejne papryki. Też takie tradycyjne. Już ich jest tutaj dość sporo. Raz, dwa, trzy, cztery. I jeszcze są dwie takie małe, czyli sześć. Tu już widzę, że nie kwitnie. Więcej kwiatuszków nie ma. Jakiś taki pączek, ale zobaczymy, czy coś jeszcze z tego będzie. I jest to odmiana papryka Ingrid. Nie wiem nawet, jaki to będzie kolorek, ale chyba ciemny. Tutaj jeszcze kwitnące. Ale jeszcze Wam pokażę tutaj jedną paprykę. Jest to też papryka poduszna, ale ona ma tyle papryczek. Ogrom. Zobaczcie. Ogrom. Tak dziwnie wyglądają, takie pomarszczone. A to jest odmiana. To jest artist. Podłużna czerwona papryka. Ale naprawdę tych papryk jest bardzo, bardzo dużo. Jakieś tutaj uschłe, ale wiadomo, przy tylu ilościach, no to się nie dziwię. Naprawdę super. A tutaj moje pomidorki, pierwsze z jednych takich, które się dojrzewają i są w kolorze czerwonym. Jest to odmiana koktajlowa Kolumbianum. I zaraz sobie spróbujemy, przetestujemy. Powiem Wam, jakie są te pomidorki, czy są fajne, czy nie. Poszukamy sobie taki miękki. Powiem Wam, malutki czerwony pomidorek. I sprawdźmy, czy jest słodki. Grąd tutaj jest zawiązanych. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ale nie jest ich dużo na gronie. Są drobniutkie pomidorki, ale pierwsze z jednych, które się wybarwiły. Pomidorek jest nie za słodki. Taki w smaku pół na pół. Opowiem Wam, soczysty, bo ma dużo tej zawartości tego soku w środku, ale skórka jest dość twarda. Choć pomidorek koktajlowy, skórkę ma taką twardą. Nie za fajną. Dzisiaj jeszcze pozbieram sobie, pościnam kwiaty, które chcę sobie ususzyć i powiem Wam, są to te piękne właśnie kwiaty, nieśmiertelniki, kocanki, przepiękne, bardzo mi się podobają i na pewno będą w
W przyszłym sezonie również w moim ogrodzie, ale dzisiaj sobie poucinam część z nich, no i dam sobie je do zasuszenia, bo są naprawdę śliczne. Tutaj przede mną jeszcze nasionka, które za chwilkę sobie posadzę, przestało padać, więc mogę troszkę na dworze Wam nagrać i pokażę Wam, co sobie właśnie za chwileczkę posadzę. Część właśnie do tunelu foliowego, do szklarni, jak również jeszcze w ogrodzie. No i mam tutaj tak, burak okrągły. Wcześniej miałam ten podłużny sadzony, teraz jeszcze sobie dosadzę okrągły i powiem Wam, dość dużo posadzę sobie go w tunelu foliowym, w skrzyni. Tutaj mam dwa rodzaje marchewki jeszcze. Jeszcze sobie do ogrodu posadzę fioletową marchewkę, odmiany fioletowej, już ją miałam, jest naprawdę fajna, bardzo duża. No i taka zwyczajna, słodka marchewka podłużna również powędruje do ogrodu. I powiem Wam, posadzę sobie to tam, gdzie sadziłam wcześniej bób. Bób już jest dawno zebrany, no i w tej skrzyni w ogrodzie posadzę sobie właśnie marchewki. Tutaj mam, to nie jest marchewka, to jest natomiast rzodkiewka podłużna, różowa. Posadzę sobie ją częściowo w tunelu foliowym, żeby nie było za ciepło, bo w szklarni, powiem Wam, jest jeszcze za ciepło na rzodkiewkę. W późniejszym jeszcze czasie też sobie bardziej może koło września posadzę dopiero w szklarni z poliwęglanu. Więc to wędruje do tunelu foliowego. To powędruje częściowo do ogrodu. Jest to murzynka rzodkiew. Czarna rzodkiew. Lekko ostra. Zobaczymy, jak będzie smakować. No i jeszcze posadzę sobie kapusty. Kapustę chińską pak choi i kapustę pekińską. One powędrują do ogrodu, jak również do tunelu foliowego. No bo w szklarni jeszcze nie mam na tyle miejsca, na razie jeszcze cały czas górują pomidory, no i moje arbuzy, ogórki i melony. Następnie jeszcze sobie posadzę taką cebulę, która będzie zimować i będę ją dopiero zbierać na wiosnę w przyszłym sezonie. Cebula wolska, zwyczajna, żółta cebula. Szczypiorek sobie posadzę i w szklarni z poliwęglanu, jak również i w ogrodzie. No i tutaj jeszcze mam takie dwa dodatkowe. Tutaj mam ogórecznik lekarski. Właściwie już się go nie powinno sadzić, bo tutaj na opakowaniu pisze, że w kwietniu powinien być bezpośrednio do gruntu, ale ja sobie go posadzę w szklarni z poliwęglanu. Jest to roślina jednoroczna. Zobaczymy, czy jeszcze wyrośnie w tym roku. Czy nie? No to będzie taki po prostu test dla mnie. Jest pięknie, pięknie kwitnie w takie niebieskie kwiatuszki. Można ją traktować jak przyprawę i wykorzystywać do mięs różnych, wędlin, sosów, sałatek, do zup. Jestem bardzo ciekawa tej roślinki. I dla testów, powiem Wam, jeszcze sobie posadzę pomidora. Może ktoś powie, że teraz się pomidorów nie sadzi, bo mamy lipiec. Oczywiście, to już ja nie liczę na jakieś takie zbiory. Bardziej do testu posadzę sobie kilka sadzoneczek. Właściwie najpierw wysieję do multidoniczek. Będą one w mojej szklarni. No i zobaczymy, jak będą rosły, jak długo będzie się zachowywał ten pomidor. Bo powiem Wam, że go nie posadziłam w tym sezonie. Zapomniałam o tych nasionkach. A jest bardzo fajny jako pomidorek. Odmiana gruntowa, wysoka, ale to będzie bardziej do testu. Nie liczę, że zaowocuje, bo wiadomo, mamy połowę lipca, więc będą coraz chłodniejsze dni, a pomidory, wiadomo, lubią ciepło. Ale jestem ciekawa, jak będzie wyglądała właśnie ta sadzonka, na przykład we wrześniu, jak będzie wyglądał ten pomidorek. Oprócz tego jeszcze mam tutaj na swoich multidoniczkach sałaty, które muszę posadzić i też powędrują i do ogrodu, i do tunelu foliowego. Ogórki gruntowe, które też powędrują do folii i roszpunka.
Rozszpunkę myślę, że sobie posadzę tutaj jeszcze do tych pomarańczowych skrzyń między tymi sałatami. No i na dzisiaj to wszystko, kochani. To wszystko są plany do posadzenia. To wszystko jeszcze możecie posadzić sobie w lipcu. Oprócz oczywiście pomidorów, bo to jest bardziej do testu. Ale tutaj, co Wam pokazałam, to śmiało możecie sadzić. Możecie również jeszcze posadzić sobie koperek, pietruszkę naciową. Ale ja już mam troszkę tego, więc tego nie dosadzam. Wam jeszcze pokażę fasolka szparagowa, pozbierana, idealna na obiadek. No i tutaj moje patisony, białe takie choćby. No, takie dziwne mają kształty, nigdy nie miałam ich w ogrodzie. Wyglądają tak kosmicznie. Jestem ciekawa, jak smakują. Przygotuję sobie je jak cukinię, ale może i częściowo coś sobie zaprawię do słoików. Moje cukinie ponadgryzane przez ślimaki i wielkie, olbrzymie cukinie okrągłe. Kochani, ja się już z Wami żegnam. Życzę Wam miłego dnia, no i wspaniałych upraw.